Mateusz Kaniowski, razem ze mną Boxdel. Siema. Ty niby tak podobno chudniesz, a nie widać tego w ogóle. No kurwa, dipa fujde. Nie no, żartuję, mówiłem, tylko ci muszę oddać za to, że nie chciałeś. Wiem, bo przed chwilą z Mateuszem umówiliśmy, znaczy no, nie umawialiśmy się na wywiad, ale widziałem, że Mati czekał, a tutaj z Łukaszem robiłem, nie? Nie, ale to bardzo dobrze, gorzej chcieś wyjść później. Będziemy jutro nagrywać wywiad przy furze, tak swoją wszyscy drogą. Wszyscy chcą zjeść, Kamil chce zjeść. Wszyscy, ale widzowie są głodni rozmowy z tobą. No dobrze, no to lecimy w takim razie. Dobrze, bombi. Wojtek Gola powiedział mi, że Ferrari zjadł Błońskiego i Dubiela w trash talku. Co ty o tym sądzisz? Nie no, moim zdaniem Ferrari był fenomenalny dzisiaj, nie? W sensie, on ma swój styl, ja doceniam go jako freaka i pod kątem biznesowym i takim jakby obiektywnym okiem widza. Bo tak, po pierwsze, dlaczego, jaka jest różnica pomiędzy Ferrarim i innymi zawodnikami? Ja wiem. Jaka? Stara się, daje coś od siebie, wymyśla coś. No o to chodzi, nie? I wiesz, i na przykład ja wiem o tym, że Amadeusz robi to w takim stylu, że on sobie staje przed lustrem i trenuje sobie charyzmę jak w Simsach. Że stary gada, patrzy jak na przykład jego mimika twarzy będzie wyglądać. Czy powinien być bardziej stary, na przykład jego głowa niżej. On patrzy na każdy szczegół i wiesz, i dlatego jest bardzo dobrym freakiem i robi dobre show i jest doceniany przez ludzi, ponieważ on cały czas nad tym pracuje. A wielu twórców, którzy walczą w fame, jest taka, że wiesz, dostają kontrakt, dobry kontrakt, ale nie mają takiego czegoś, nie szlifują się w tym kierunku, nie? No i to jest trochę takie też z jednej strony przykre, ale z drugiej nie możemy też wymagać, żeby ktoś był, wiesz, turbofreakiem, nie? Chcielibyśmy, ale no... Geneza jest taka, przyszedł Pasut i pokazał, że wystarczy dać coś od siebie, że nie siadasz jak ten, tylko gadasz. To robił Pasut, Ferrari też zaczął to robić i on tam już trochę próbował wcześniej, ale najlepszy przykład jest Darolew, który teraz zjada wszystko i wszyscy go chcą. Dlaczego? Bo Daro się stara, rzuci pierzem, tu się przebierze. Tak jest i wiesz, ja nie mówię, że Amadeusz jest jedyną taką osobą, nie? Która się stara, bo i Pasut zaje super performance, w ogóle wkłada pieniądze też w to, nie? Że wiesz, żeby te kostiumy, te jakieś stary, wiesz, to przecież kosztuje, nie? To nie może, to on tego za darmo nie ma, nie? Tak samo stary masz właśnie Darka Lwa, który się stara, jest śmieszny sam w sobie i ma zajebistą aurę, nie? Więc ja uważam, że po prostu świat freaków byłby dużo piękniejszy, gdyby każdy freak dał od siebie coś fajnego. I może wtedy znowu zacząłby tak iść to wszystko do przodu. Na przykład, bo wyobraź sobie, że cała konferencja dzisiaj, jakby każdy przygotował się tak jak Ferrari. Jaka to była... Dobra, czyli mówisz, że on też, tak jak powiedział Wojtek, że on zjadł chłopaków? Nie no, uważam, że no, dał dzisiaj na pewno większy show niż Marcin czy Kacper. To nie ulega wątpliwości. Myślę, że i widzowie też się ze mną zgodzą. A co jest bliższe realizacji? To, że Ferrari sromotnie przegra z niej największą lekcję pokory, przegrywając dwie walki? Czy to, że wygra w pięknym stylu dwa pojedynki i zostanie gwiazdą interplanetarną? Nie mam totalnie pojęcia, stary. Ja to właśnie też nie, to jest nie coś... Bo dostaję 100 sprzecznych, stary, komunikatów od różnych ludzi z branży i ze sportu i od trenerów i tak dalej. I dla mnie to jest po prostu taki mindfuck, że nie jestem w stanie jakby powiedzieć. Niektórzy mówią, że wygra na przykład z Błońskim w pierwszej rundzie, a z Dubielem już przegra. Niektórzy mówią, że wygra z Błońskim na punkty i z Dubielem już nie będzie mieć siły. Niektórzy mówią, że rozjebie Błońskiego i Dubiela. Niektórzy mówią, że Kacper mu wpierdoli. Wiesz o co chodzi? Jest tyle wersji, że no kurwa szczerze... To jest Boxdela. Moja? Twoja. Nie jestem w stanie tego ocenić. Wiem, że każdy z chłopaków potrafi się bić. Nie dają fajne walki, każdy ma inny styl i nie mam pojęcia, stary, jak Miraz przygotował Amadeusza. Jest w ogóle, tam jest taka tajemnica w tym całym, kurwa, uniwersum, stary, że wiem, że ambicje trenera po prostu Mirka, ambicją jego jest to, żeby pokazać na przykład też, że jego freak jest najlepszy, że pokona ziomka z WCA i ziomka z Unique. Z kolei na przykład trener Szyszka na pewno bardzo mocno przygotowuje Dubiela, bo to też jest mój trener i mega mam, wiesz, do niego szacunek i wiem ile pracy i ile kurwa energii jest wkładanych w te treningi. No i z Kacprem mam tak, że widzę, że ma dobrą formę, że po prostu dobrze wygląda, ale nie widziałem jego treningów na WCA. Widziałem tylko tam parę filmów, jak wiesz, jak tarczuje, no ale wiadomo, że to dopiero się dowiem w sobotę, nie? Dobra, na początku trochę podżartowałem z niego, z tym, że nie jest chłód, chłop niesamowicie. Powiedz, Boxdel, jak to zrobiłeś? Po pierwsze keto, zawsze mam tą insulinę na tym zerowym poziomie, fajnie się pali tłuszcz. Po drugie motywacja,
bo czasami wrzucałem sobie storki, jakieś ludzie mi mówili, że idź przed siebie, stary, zrób to i tak dalej. Po trzecie Marcin Najman, który, wiesz, nazywał mnie grubaskiem i tak dalej. I też w jakiś w tym wypadku chcesz podziękować Marcinowi Najmanowi, że dzięki jego słowom ty zrobiłeś wagę. Oczywiście, dziękuję Marcinie za to, że prawdopodobnie w long termie, bo prawdopodobnie już jestem od niego lżejszy, z tego co mi się... A ile ważysz? Około 105 kilo. No to on... I mówi prawdę, bo pytałem jego partnerkę i też tak powiedziała. I wiesz, i dla mnie to jest tak, że raz, że 105, 106 kilo, a dwa widzę, że Marcin stary tylko gada, stary, że wiesz, że progresuje. On ma ten sam problem, co ja miałem wcześniej, że ja też dużo gadałem, a najfajniej jest to zrobić, nie? On na pewno nie trzyma Michy, stary, mam to w dupie, nie? Zresztą sam gadał o tym, że historia z sałatką, stary, to jest fake, mimo że nie był to fake, że on nie je sałatki, tylko jest schabowy z ziemniakami. No to... Niech sobie je, nie? Dobra, czy ty w ten sposób zbijasz jeszcze do Pawła Jóźwiaka, czy ta walka jest już nieaktualna? Do jego porażce z Marcinem Najmanem. Ja obiecałem tą walkę i będziemy musieli się tam dograć w tym temacie, nie? Ale na pewno ją zrobimy. Nie mogę zrobić czegoś takiego, bo i widzom obiecałem i ludzie potem będą mówić, że robię z gęby dupę, nie? A ja staram się stary zrobić tak, żeby właśnie tak nie mówili, nie? No. Dlatego staram się, wiesz, i zrobić formę i trzymam tę regularność i systematykę w tych treści i tak dalej. To jest dla mnie najważniejsze w tym momencie, żeby ściągnąć z siebie tą łatkę, nie? Bo mi gdzieś tam uwiera i mam ambicje, żeby ją ściągnąć po prostu. Kiedy na ostatniej konferencji pytałem cię o głosów, czy jesteś zadowolony z tego, jak to idzie na dzień dzisiejszy? Tak, jak najbardziej. Trolujemy sobie z ekipą, że tam będziemy wprowadzać nowe formaty i tak dalej i dalej dajemy randki. Fajnie się to kręci, jest bardzo dużo wyświetleń. To jest też, dziękujemy wszystkim za to, że tego choć oglądają. No ale teraz w przyszłym tygodniu pokazujemy siedzibę Goatsów, mamy już przygotowanych sporo formatów, no i gdzieś tam pracujemy na to, żeby, wiesz, żeby windować to fajnie, nie? I no i wiecie, co się dzieje, ale tu za kamerą jest cały stos ludzi, którzy tylko czekają, żeby Bogdan skończył ten wiatr tutaj, i obsługa, i Budda, i w ogóle wszyscy tylko chcą, żebyśmy skończyli. Olka już jest 8, nie? Jak? Już jest 8? Nie, mówimy, może jeszcze minuta, co za oszustwo jakieś, to 7:01 chyba policzył. Patrzcie, jak kamień. Ty Budda jako sędzia. Analityk. Przybyłem, 7:12, masz 50 sekund na najlepsze pytania. 48 sekund? Czy pierwszy raz, od kiedy schudłeś, patrzysz w dół i w końcu widzisz, nie patrząc w lustro? Stopy. Jezus, jaki chuj! Jaki chuj. Nie, akurat mam dobre przyrodzenie, duże, więc nigdy nie miałem z tym problemu. Magda! Mam tak, dobre. War. Tak, widać to? To będzie widać, tak. Choćbyś ważył pakę 60, kurwa. Tak, jest najbardziej. 8. Jest taki, jest shot też na Twitchu Popo, gdzie Popo, który widział mojego fiuta, powiedział co o tym, opowiadasz? Ten, że jest spory, tak więc nigdy nie miałem z tym problemu, niezależnie od wagi. Jest zdrowy, jest git. No chodź, jeszcze raz to powiedz. Ja też widziałem, jest zdrowy, jest w porządku, nawet okej, jest. Obiecuję wam, że dam to w tytuł, dziękuję chłopaki. No to wasz tytuł, ale pamiętajcie o tym, żeby wbijać na fame.gtr.pl, ponieważ tutaj, Kamilu... Słuchaj, chuj z tym, stary, z 23 centymetry jest knaga, jak chuj. Dzięki, jutro robimy wywiad z Buddą przy samochodzie. Proporcjonalna do... Nieważne, trzymajcie się. A o czym my pierdolimy? Średnica felgi, jakbyś miał, stary, 21 cali, to by cię na lotnisku nie przepuszczali przez bramki. Tak. Czekaj, bo gdzieś by się zawijał koło kostki. Koniec, na razie.